Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Tak, Skaters, stoimy na straży Waszych ciężko zarobionych pieniędzy. Prowadzimy konsultacje podatkowe, wiemy jak ciąć podatki osobiste i korporacyjne, rejestrujemy i rozliczamy korporacje, biznesy HST i Payroll 905-580-0855. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. W mijającym tygodniu w Toronto przebywał zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni Sebastian Tyrakowski. Celem jego wizyty było nawiązanie kontaktów z organizacjami polonijnymi dla zabezpieczenia przed całkowitą utratą materiałów związanych z emigracją Polaków do Kanady i ewentualnego przekazywania ich do działającej od 2 lat placówki muzealnej. Więcej szczegółów na temat powstania i działalności Muzeum Emigracji dowiedzą się Państwo z rozmowy, którą z panem Sebastianem Tyrakowskim przeprowadziła Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa, pan Sebastian Tyrakowski, wicedyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni. Dzień dobry, witam Państwa. My jako Emigracja żywo interesujemy się tym muzeum. Jaki jest zakres jego działalności? Muzeum Emigracji to nowa placówka. Ona została otwarta w maju 2015 roku. Jako instytucja powstała w połowie 2012 roku. Jesteśmy nowoczesnym muzeum, aktywną instytucją kultury. Oprócz działalności wystawienniczej prowadzimy bogatą działalność programową, edukacyjną, archiwum historii mówionej, działalność badawcza. Także prowadzimy szeroką działalność dotyczącą emigracji, historii emigracji z Polski, ziem polskich na przestrzeni wieku, a koncentrujemy się głównie na ostatnich 200 latach. Rozumiem, że pana pobyt w Kanadzie jest próbą nawiązania kontaktów z tutejszą Polonią i zdobycia jakichś eksponatów, wspomnień, dokumentów dotyczących Polonii kanadyjskiej. Jak najbardziej. Kanada jest jednym z ważniejszych ośrodków emigracji Polonii na świecie. Temat emigracji do Kanady prezentujemy na wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Natomiast chcieliśmy ten temat zaprezentować szerzej, przygotowując specjalną wystawę czasową poświęconą kompleksowo emigracji z Polski do Kanady, którą planujemy otworzyć 1 lipca z okazji 150-lecia państwa kanadyjskiego. Emigracja to zjawisko wielopłaszczyznowe. Jak muzeum daje sobie radę z ogarnięciem tego zjawiska? Jakie są działy? Jaką działalność prowadzicie konkretnie? Idea powstania Muzeum Emigracji jest ściśle związana z faktem, iż szacuje się, iż około 20 milionów Polaków, bądź też osób deklarujących polskie pochodzenie, mieszka aktualnie poza granicami naszego kraju. Biorąc pod uwagę liczebność Polski, czyli około 40 milionów osób, szacuje to, klasyfikuje to Polskę w czołówce światowej pod kątem rozproszenia swoich obywateli na całym świecie. Historia emigracji Polaków jest bardzo bogata, często bardzo trudna i uznaliśmy, iż ten temat wymaga opowiedzenia kompleksowego. Stąd też tak ważne, aby powstała pierwsza instytucja w Polsce, Muzeum Emigracji, która
kompleksowo opowiada historię emigracji z Polski i ziem polskich na przestrzeni wieków. Natomiast sama wystawa stała koncentruje się na ostatnich 200 latach. Lokalizacja muzeum również nie jest przypadkowa, ponieważ muzeum znajduje się w Gdyni, w zabytkowym budynku Dworca Morskiego, budynku historycznego z lat 30., z którego wiele tysięcy emigrantów odpływało polskimi transatlantykami z Batorym na czele w poszukiwaniu lepszego życia, często podróż w jedną stronę, w podróż nieznane. Budynek ten służył jako dworzec morski do lat 80. Muzeum przejęło budynek Dworca Morskiego w roku 2012. Poddaliśmy go kompleksowej adaptacji i przystosowania na potrzeby muzealne, kompleksowego remontowi, odbudowy tak naprawdę Dworca Morskiego, tej części, która została zniszczona podczas nalotu, podczas II wojny światowej. Magazyn tranzytowy, historycznie przestrzeń otwarta, została częściowo zabudowana na potrzeby stworzenia wystawy stałej, która ma powierzchnię około 2000 m2. Natomiast samo muzeum prowadzi bardzo szeroką działalność około wystawienniczą. Muzeum składa się z działu Archiwum Historii Mówionej, działu edukacji, działu projektów kulturalnych. To są działy, które realizują bardzo szeroką ofertę projektową skierowaną do szerokiego odbiorcy, oscylującą wokół tematyki emigracji. Bardzo dużą rolę kładziemy na digitalizację zbiorów i ich upowszechnianie. W muzeum jesteśmy w stanie zobaczyć na wystawie stałej część, oczywiście mały fragment kolekcji, których muzeum posiada. Natomiast wszystkie zbiory, które pozyskujemy, na bieżąco digitalizujemy i udostępniamy wszystkie na online za pomocą strony www.zbiorymuzeumemigracji.pl. Polonia kanadyjska dysponuje bogatymi zbiorami dotyczącymi dokumentacji polskiej emigracji w Kanadzie. Mamy tutaj organizację, mamy instytucję, działa tutaj katedra historyczna. Chciałam się zapytać, w jaki sposób możemy się kontaktować, w jaki sposób Polacy mieszkający w Kanadzie mogą się kontaktować z muzeum, żeby przekazać część swoich zbiorów? Jednym z najważniejszych narzędzi, które muzeum wdrożyło w ostatnich miesiącach, jest projekt Archiwum Emigranta. Jest to archiwum historii mówionej, zarówno w formie notacji wideo zarejestrowanych z emigrantami, ale również notacji audio i relacji w formie spisanej. Stworzyliśmy dedykowaną temu stronę internetową www.archiwumemigranta.pl, inspirowaną instytucją kanadyjską nabrzeżem Pier 21 w Halifaxie, który jest takim troszeczkę lustrzanym odbiciem Dworca Morskiego w Gdyni, z tym, że stamtąd wypływano, w Halifaxie przypływano. I za pomocą tej strony internetowej emigranci z całego świata mogą kontaktować się z muzeum, mogą przesyłać nam swoje pamiątki, wspomnienia, fotografie, materiały wideo oraz również kontaktować się, jeżeli w grę wchodzą przekazanie już konkretnych pamiątek. Także bardzo zachęcam do kontaktowania się z muzeum za pomocą tej strony, jak i również strony głównej, czyli www.polska1.pl.